płacze. Ale po tym, czego się dowiedziałem o porwaniu i tych 5 latach, w końcu jestem. Straciłem pamięć, ale żyję. Bądź silny. Postaraj się wszystko sobie przypomnieć. Jesteś dobrym chłopcem. Widać, że jako dziecko nie zaznałeś cierpienia. Dobrze się czujesz? Proszę uważać. Przypomniałem sobie. Światła. Wysiadłaś i odeszłaś. Tak, mama wysiadła. Zobaczyła błyskawicę i poszła poprosić go o autograf. Pamiętasz? Tak, tak, kochanie. Nie martw się. Mama już nigdy nie wysiądzie na światłach. Choćby zobaczyła nie wiem kogo. Prawda? Prawda, że zawsze będziesz ze mną? Zupa dla wszystkich? Byle nie była zimna. Nie stresuj jej. Nie martw się, to fajne chłopaki. Są głodni i lubią pożartować. Nie zwracaj na to uwagi. Zanieś im zupę. Podaj mi zupę. Szpitalne jedzenie ma smak kartonu. Jak się czuje Fernando? Czeka, aż go odwiedzicie. Po tym, jak złożyliście obciążające go zeznania, powinniście okazać mu trochę życzliwości. Kuzynie, zdradzasz mnie? Nikt nie wiedział, czy wrócisz. Nie zamierzałeś tego robić. Musiałeś sprowadzić tego smarkacza, w dodatku syna Lucy. Zrobiłeś to umyślnie. To była decyzja twojego ojca. Ile ma lat? 16. Chcieliście mnie zastąpić kimś, kto nie zrobił jeszcze matury? Mieliśmy go wyszkolić, żeby mi pomagał. Nie miał zajmować twojego stanowiska. Może powinnam go mieć na oku. Czego właściwie chcesz? Już mówiłam. Mogę powtórzyć. Chcę mieć Diego. Zrobię to, choćbym miała rozdeptać Lucię. Wiem, że coś was łączy i dowiem się, co to jest. To od Antonia. W każdej chwili myślę o tobie. Przysyłam moim królewnom trochę pieniędzy. Jesteście radością mojego życia. Dla was się poświęcę. Jestem samotny. Wspomnienia nie dają mi spać. Pragnę cię. Tęsknię za twoimi ustami, za twoją miłością. Nie zapomnij, że cię kocham. Antonio, kochanie, jak bardzo jesteś samotny, mój kochany.
Czyj to pomysł? Chyba nie ma tu dziennikarzy ani fotografów. To nasi przyjaciele. Witają cię w domu. Zachowuję się tak, bo nikogo nie rozpoznaję. Znają cię od dziecka. Spróbuj być uprzejmy. To pomysł twojej mamy. Przyjechał Fernando. Synu, witamy w domu. Dziękuję wszystkim. Zwłaszcza tobie. Dziękuję. Gorzko, gorzko. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa, tekst Daniel Wegner, czytał Zbyszek Moskal.